Dzisiaj chcę uzupełnić filmik numer 30 ekranowanie sprzętu AGD o dwie pozycje. W związku z tym, że doszłam do wniosku, że lepiej teraz potrafię zrobić ekranowanie, więc wymienię to. Dzisiaj właściwie robię próbę i zobaczę, czy faktycznie tak można zrobić. Zastępuję energię miedzi i kształtu miedzi, kształtu, po prostu promieniowania kształtu, na promieniowanie szkła. Zastosuję szkło do routera i do kuchenki indukcyjnej. Więc pokażę, jak wygląda ekranowanie poprzednie energetycznie. Moja energia ciała. Więc lewoskrętna. I teraz tak, tutaj jest równowaga. Tu jest równowaga. Może jeszcze pokażę innym wahadłem, żeby nie było wątpliwości. Też jest równowaga. Też jest równowaga. Teraz tak, zabiorę ten neutralizator. Tak, i teraz zobaczymy, jak wygląda energia. Czyli prawoskrętnie. Taki ruch wahadła jest u kobiety, jeżeli jest energia niekorzystna. Wychodzi to na pomieszczenie, to znaczy nieekranowany sprzęt tak działa. Ja teraz pójdę na dwór i zobaczę, na jaką odległość to szkodliwe promieniowanie dochodzi, czyli w którym miejscu się rozprasza. Ta zła energia z tego routera dochodzi na odległość 33 kroków moich razy 0,75. I teraz tak, włożę płytę szklaną rozmiary 40 cm na 40, grubości 5 mm. I zobaczymy, jaka będzie energia. Taka, tu jest energia. Energia równowagi. Tu również jest energia równowagi. Promieniowanie szkła o takich wymiarach, o takiej masie, neutralizuje całkowicie promieniowanie, które wytwarza router. Moja kuchenka jest ekranowana miedzią. Jak wygląda zabezpieczenie z miedzi? Tu jest wykorzystane promieniowanie kształtu i oczywiście również też i masy. Musi być odpowiednia masa. I to jest tak. Tak to wygląda. Piekarnik w związku z tym, że ma sterowniki elektroniczne, też jest szkodliwy, jeżeli jest niezabezpieczony. I teraz zmienię to ekranowanie z tych dawne, czyli włożę szybę. To jest taka pętla, czyli idzie do lamusa. Energia prawoskrętna. I tu
Też jest prawoskrętne. I w zasadzie muszę powtórzyć tak samo, taką samą sytuację jak przy routerze. Wyjdę na dwór i sprawdzę, dokąd sięga to złe promieniowanie. Bo tutaj jest złe. Zaznaczam, że u mnie jest teren ekranowany od przekaźnika telefonii komórkowej i to ekranowanie, które jest zapasem do właśnie tego przekaźnika, nie wystarcza, żeby zneutralizować Wi-Fi, promieniowanie Wi-Fi i promieniowanie kuchenki, więc idę, sprawdzę, jak jest w przypadku kuchenki. Na 17 krokach jeszcze było źle. Czyli 17 razy 0,75, taka odległość jest w zadrażnionym klimacie od tej kuchenki. Teraz założę płytę i zobaczymy, jak będzie z płytą. Jest równowaga. To ekranowanie, które ja robię, nie jest uchwytne żadnymi przyrządami, czyli nauka nie jest w stanie stwierdzić, że ja cokolwiek robię, bo pole elektromagnetyczne jest owszem mierzone, można je zwiększać lub zmniejszać, jego wartość, ale ten czynnik, który zakłóca właśnie energię atmosfery, nie jest w stanie być zmierzony niczym. Czyli to jest na zasadach takich trochę wiary. Tak to wygląda. Nauka potrafiła zepsuć, ale naprawić już nie. I mówi nam, że to my jesteśmy problemem, nasze zdrowie, nasze organizmy, a nie to, co nam nauka dostarczyła. Tak niestety jest.